Cześć moi kochani, witam was już w trzecim vlogmasie i dzisiaj słuchajcie, spadł śnieg. Troszeczkę tak malutko bardzo śnieżku poprószyło, ale i tak mega się cieszę, bo w ogóle nie spodziewałam się śniegu tutaj u nas w Szczecinie w tym roku. Ale zaraz wam pokażę nagranie, bo aż nagrałam z okna jak tak mocno pruszyło. I słuchajcie, dzisiaj troszeczkę później zaczynam tego vloga, ponieważ z rana od 8 miałam lekcję, potem jeszcze sobie poćwiczyłam, teraz się ogarnęłam i już jestem gotowa do nagrywania dla was. Także jeżeli jesteście ciekawi, co dzisiaj będziecie robić, a dzisiaj mam nadzieję, że już przyszła mi ta paczka z ozdobami świątecznymi, bo dostałam powiadomienie, że już jest paczka w paczkomacie, także mam nadzieję bardzo wielką, że to jest właśnie to, że to są te ozdoby. Także zapraszam was do oglądania, możecie teraz zostawić łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał i zostawić dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych vlogmasów, bo przypominam, że będą się filmiki pojawiały aż do 24 grudnia, czyli takie odliczanie do świąt. A my już słuchajcie, zaczynamy dzisiejszego vloga. Moi drodzy, musiałam wykorzystać ten kawalątek malutki, chociaż śniegu, żeby zrobić jakąś świąteczną fotkę, bo bałam się, że po prostu to jest jedyny śnieg, który spadnie w tym roku. I udało mi się zrobić kilka fotek, także wstawię je na pewno na Instagrama. Orbitka19, jak jesteście ciekawi, jakie moja mama zrobiła piękne zdjęcia, to zapraszam. No. Mama, też zapraszam was, ale jest naprawdę bardzo zimno, także ja chowam już kamerkę, wracam do domu i tam sobie otworzymy kalendarz adwentowy i zrobimy sobie kawusie z kalendarza. Ja już w domku mega się cieszę, bo mam foteczki. Naprawdę marzyłam o takich foteczkach na zewnątrz z odrobiną śnieżku i w ogóle zobaczcie, jak tutaj kminiłam przed wyjściem, co ubrać, co do czego będzie pasowało. Zaraz muszę to posprzątać, ale najpierw po przyjściu z zimna. Właśnie miałam wam jeszcze pokazać te butki, to są Martensy. Ja je kupiłam 2 lata temu, ale rok temu w nich w ogóle nie chodziłam i w tym roku ubrałam je pierwszy raz. Jakoś tak nie wiem, mega sztywno się w nich czuję, ale na zdjęcia myślę, że naprawdę fajne. Dobra, bierzemy kawkę, który dzisiaj trójeczka. Dobra, mam nadzieję, że będzie jakaś pyszniutka. Orzech laskowy, wow, może być naprawdę fajna. Może trochę smakować jak toffee nut latte ze Starbucksa. Ja zawsze porównuję do tamtych kaw, bo je najbardziej lubię. Ale no cieszę się, bo ja bardzo lubię orzechowe kawy, także zobaczymy, czy ta też będzie dobra. No powiem wam, że jest naprawdę bardzo pyszna, tak jak myślałam, i smakuje jak kawa zwykła z takim syropem, dosłownie toffee nut latte. Miałam taki syrop właśnie ze Starbucksa i no ja uwielbiam orzechowe czekolady kawy, także jeżeli jeszcze nie próbowaliście orzechowych kaw, to polecam wam spróbować. No i mój drugi vlog nas właśnie wleciał, więc sobie tutaj będę czytała zaraz komentarze, a jak wy jeszcze nie oglądaliście, to polecam sobie nadrobić. No to teraz przechodzimy do waszej ulubionej części z tego, co czytałam w komentarzach, czyli otwieranie kalendarzy. Dzisiaj sobie może zaczniemy od tego z Deli, bo zawsze zaczynamy od tego, więc dzisiaj trochę pójdziemy od końca. Okej, mam nadzieję, że wszystko ładnie widać. Trójeczka. I'm not perfect, but my nails are. Fajny tekstik, ale moje niestety dzisiaj nie są perfekcyjne, bo mi odpadł wczoraj ten. Także będę musiała je poprawić na dniach. Jak będziecie chcieli, to będę mogła zrobić też to z wami tutaj na vlogu. Także piszcie w komentarzach, czy jesteście zainteresowani, a tutaj tak jak myślałam po nazwie, to znaczy po opisie, mamy tutaj hybrydowy top, ale to pewnie nie jest hybrydowy, tylko taki jakby hybrydowy, tak mi się wydaje, i krok drugi to jest. Ale ja i tak używam swoich topów z Neonail. Dobra, teraz przechodzimy do kolejnego. Okej, szukamy trójeczki tutaj, taka długa. Może to będzie jakaś perfumetka. Nie wiem, takie mi się kojarzą perfumetki mini. Coś takiego, baby hair. Jest to, z tego co tutaj po obrazku widzę, taka szczoteczka, trochę wygląda jak maskara do zaczesywania właśnie tych baby hair. Także nie wiem, może kiedyś na którymś vlogmasie przetestujemy. Nigdy takiego produktu jeszcze nie widziałam i nie używałam tym bardziej. Ale myślę, że może to dać całkiem ciekawy efekcik, także zobaczymy któregoś dnia. I nasz naturalny kalendarz adwentowy na koniec. Tutaj jest łatwo, bo wszystkie numerki są tak po kolei ustawione. Co my tu mamy? Krem pod oczy z firmy, której również nie znam, nigdy nie miałam, ale wydaje się taki dziwny. Nigdy w ogóle nie widziałam kremu pod oczy w takim pudełeczku. Także no jestem naprawdę ciekawa. Ja mam w sumie tylko jeden krem pod oczy, także cieszę się, że będę mogła przetestować sobie jakiś inny i tym bardziej naturalny. I tak, kochani, prezentują się dzisiejsze nasze zdobycze plus pyszna kawusia orzechowa. Mi się naprawdę dzisiejsze rzeczy podobają. Oprócz tego, no bo tak jak mówiłam, ja mam swoje produkty do paznokci z Neonail, bo robię sobie hybrydy.
Ty się tam śmiesz, Peter. Dzisiejszy obiadek trochę mi tutaj zaparowało. Ojej. Jest to chińszczyzna, tak jak widzicie. I słuchajcie, do tego herbatka. Niestety moja ulubiona się już skończyła, także mam tutaj jakiegoś Liptona zielonego z grejpfrutem. Uwielbiam chińszczyznę, naprawdę. Napiszcie w komentarzu, czy też lubicie, bo Piotrek na przykład, mój brat, tak średnio, nigdy się nie cieszy, jak jest chińszczyzna na obiad. I do tego bardzo mi podpasował ten sos z SFD, z All Nutrition. I on ma, zobaczcie, jak mało kalorii, a jest naprawdę fajny. Jest taki ostro-słodki, także do tego dania naprawdę fajnie pasuje i fajnie dodaje takiej pikanterii lekkiej do tego jedzonka. Także ja zabieram się za jedzenie, a wy, jeżeli też sobie jecie teraz albo pijecie kawę, się do mojego vlogmasa, to życzę smacznego. Dopiero się skapnęłam, że nie założyłam dzisiaj w ogóle w tym vlogu uszek, także trzeba to nadrobić i dzisiaj mam inne, słuchajcie, zobaczcie, takie chojneczki latające na sprężynce, ale one strasznie się sypią, ten śnieżek tutaj niby, te piórka strasznie się sypią. I w ogóle też pytaliście o te uszka. W 2018 roku, jak nagrywałam vlogmasy, może ktoś jeszcze z was pamięta, to one były w kalendarzu adwentowym, chyba z Sinseya, takim dużym. Także no, teraz mi się fajnie przydają na te vlogmasy, żeby one były takie świąteczne. A, no i jeszcze miałam wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą paczkę, co się cieszyłam i myślałam, że to będzie ta już z dekoracjami, to jednak nie jest ta paczka, tylko jakiś pojemnik przyszedł na pranie mojej mamie. No już się cieszyłam, że dzisiaj zrobimy sobie i udekorujemy pokój, żeby był świąteczny, ale jednak nie, jednak musi to poczekać. Ale jestem pewna, że on w takim razie już jutro na 100% będzie, ta paczka. Także jeżeli czekacie na filmik z dekorowaniem pokoju i jesteście ciekawi, co tam zamówiłam, bo naprawdę są to urocze takie dekoracje, to zapraszam jutro na vloga. Może go z rana dodam, tak żebyście mieli cały dzień na obejrzenie. Także 8:00, 9:00, coś takiego będzie film z dekorowania pokoju. Hej, ja właśnie wróciłam z dworu i zobaczcie, jaka jestem czerwona. W ogóle musiałam sobie zmyć już krem BB tutaj z okolic nosa i brody, bo miałam takie aż suche skórki. Właśnie nie wiem, od czego jest, bo ja bardzo dużo używam kremów nawilżających i nie, może ten krem BB mnie po prostu wysusza. Ja używam takiego, a nie wiem, nie chcę też używać podkładu, bo on to już w ogóle mógłby mnie wysuszyć. Także jeżeli macie jakieś fajne i godne polecenie kremy BB, które są takie nawilżające i nie wysuszają i przede wszystkim są jasne, takie nawet bardziej w odcienie białego podchodzą niż takiego, wiecie, żółtego, kremowego, bo ja właśnie lubię bardzo, bardzo jasne takie tony, mi takie najbardziej pasują, to możecie mi polecać, byłabym bardzo wdzięczna tutaj w komentarzach albo na Instagramie w wiadomości prywatnej. A teraz sobie spróbujemy to załagodzić tymi kosmetykami z kalendarza adwentowego, może akurat fajnie się sprawdzą. I tutaj jestem bardzo ciekawa tego duetu z kalendarza naturalnego naszego. Także najpierw sobie spryskam twarz tym hydrolatem z Nagietka, a potem nałożę nawilżający krem do twarzy na co dzień. Mam nadzieję, że się sprawdzą te produkty. Zobaczymy. Najpierw hydrolat. On jest w ogóle bardzo mały, także będzie, no nie wiem, na kilka zastosowań dosłownie. Ło! Ale on pachnie, jakby się nazbierali, wiecie, takie kwiatki, płatki kwiatków i próbowali zrobić swój perfum, na przykład tak wycisnąć tak do wody. Jak byłam mała, to tak próbowałam robić i to właśnie tak pachnie, albo jak takie lekko zgniłe już właśnie kwiaty. Taki to ma zapach. Ale przez to czuję, że jest naturalny. No i na to sobie nałożę ten krem nawilżający. W ogóle zobaczymy, on wygląda na pierwszy rzut oka jak, no jak olej kokosowy. No także dzisiaj do końca dnia już stawiam na kremę, bo naprawdę ja mam tak wrażliwą twarz, cerę, że dla mnie cały dzień na przykład podkładu albo kremu BB to jest za dużo i no ja po prostu tak nie mogę nosić. Będziecie mieć już do końca dnia widzieli czerwoną, chyba że ten krem troszkę pomoże. Ale powiem wam, że ma fajną konsystencję, taką wodnistą, taką, no jakbym tak, wiecie, wodę jakąś wklepywała do twarzy. Pamiętajcie teraz właśnie o nawilżaniu twarzy, ale też o dobrym nawodnieniu, bo to też jest bardzo kluczowa sprawa, żeby pić dużo wody. No i zobaczcie, nie wiem, ja kocham, jestem fanką takiej właśnie pokremowanej, natłuszczonej, jakby świecącej, zdrowej skóry. Nie lubię pudrów, nie lubię takiego matowego wykończenia, właśnie lubię takie naturalne tony. Także możecie mi też dać znać, czy wy jesteście team pielęgnacja, czy jednak wolicie taki mocny makijaż. Dajcie znać w komentarzu. Oczywiście komentarze wszystkie czytam, bo po to też specjalnie założyłam ten nowy kanał, żebyście mogli pisać komentarze, a żebym ja mogła je czytać.
Patrzcie w ogóle, co znalazłam. Tak mnie, nie wiem, taką mam ochotę już przyozdobić ten pokój, że znalazłam... Aha, nie będzie tego widać tutaj. To zgaszę softboxa. Przepraszam, na chwilkę będzie ciemniej. Kurde, nie widać tego. Ale to jest naprawdę taki intensywny neon różowy. No właśnie, taką mam ochotę, tak już mam ochotę ozdobić ten pokój. Ale właśnie, wiecie co? Chciałam to położyć tu, ale się nie... O, może się zmieści. No patrzcie, tak na styk jest. O! Teraz widać, teraz mnie nie widać, ale teraz widać intensywność tego neonu. Jest naprawdę bardzo ładny, także położymy go sobie tutaj, niech sobie leży. Albo myślałam też tutaj, ale tutaj już jest... Aha, wy tego nie widzicie, fajnie. Tutaj, ale tutaj jest już za dużo rzeczy, mam wrażenie. O, zobaczcie, mega ładnie to chyba wygląda, co? Dajcie znać, poczytam wasze komentarze i zdecyduję o miejscu. Czy tutaj, obok tego misia od Tomka, czy... Tutaj, no ale w sumie to też było spoko, bo to jest tak ponuro. Na to w ogóle na razie nie patrzcie, bo tutaj będziemy robili porządki. Ale tą szafeczkę już sobie ułożyłam. Ułożyłam książki, aha, tutaj. Tam są waciki. Położyłam tu kwiatka, tu położyłam Instaxa, taką drukareczkę. No i co? I ta półka mi się podoba. Ta strona jest ładna, ta strona jest na razie brzydka. Ale skupmy się na tym neonie. Według mnie jest fajne. Położę go tutaj. I tym akcentem, słuchajcie, sobie skończymy z neonkiem. Jutro obiecuję, będzie już tutaj bardziej świątecznie. Także widzimy się jutro na dekorowaniu pokoju. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlogmas wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał po więcej i zostawcie dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych vlogmasów, bo będą się one pojawiały codziennie, aż do 24 grudnia. Także będzie mi bardzo miło, jeżeli będziemy razem odliczali do świąt. No, a ja już się z wami żegnam. Buziaczki, do jutra. Pa!